Dzień dobry. Zapraszam Was na warsztat Pismo 3D w ramach Tygodnia Bibliotek. Ale zanim zacznę ten warsztat, przeczytam Wam coś o literkach, które znajdują się w słowie biblioteka z książki pani Ewy Chotomskiej pod tytułem Kuchenny alfabet. Biblioteka. W tym słowie pierwszą literką jest B, więc przeczytamy OB. Jedna kapustka, bardzo malutka, to pyszny obiad dla krasnoludka. Dzieci są większe, więc zjedzą wiele. Smacznych, zielonych, zdrowych, brukselek. I teraz I. Niektóre literki się powtórzą, więc ich nie użyjemy. Ale I jeszcze nie było, więc idziemy do I. Są cukierki w papierkach. Na papierkach napisy. Nazwę mają jak kwiaty. Jakie kwiaty? Na pięć literek. I rysy. I rysy. Teraz mamy literkę B, czyli idziemy dalej, bo już była. Literka L. Rośnie na polu niebieska roślina. Będzie z niej kiedyś piękna tkanina. Na trzy literki. Len. Tu jest też, możecie zobaczyć len. I już było, to idziemy do O. Zielony garniturek, czapka i sandały. Dzieci kiedyś o nim piosenkę śpiewały. No to chyba już wiecie, że to ogórek. I literka T. W czerwcu dojrzewają, na polach, w ogrodach, w miseczkach na deser. Mama z cukrem poda. Truskawki. Literka E. Następna w słowie biblioteka. Na tą literę na całym świecie jedno jedyne drzewo znajdziecie. Torbacz, koala, jego liście. Co to za drzewo? Czy już zgadliście? Eukaliptus. A teraz literka K. Kalafior, kapusta, kalarybka, na tą literę warzyw jest szereg. Ja najbardziej lubię młode kartofelki i do nich kapusta. Jest A. Teraz. Ogromna kula, z zewnątrz zielona, gdy ją przekroisz, będzie czerwona. Soczysty owoc, ten każdy zna, nazwa zaczyna się głoską A. Pewnie, że arbuz, nie? Dobra, to teraz zapraszam Was na warsztat Pisma 3D. Napiszę słowo książka, bo ona znajduje się w bibliotece. Wy możecie napisać, co tylko chcecie. Zaczynamy. To jest takie troszeczkę trudniejsze pismo, ale możecie się śmiało nauczyć. Wystarczy troszkę treningu. Tak, i mamy już napisane słowo książka. I teraz będziemy robić odbicie 3D. Czyli trzeba narysować sobie troszeczkę takich linii tutaj przy każdej literce, a później te linie połączyć i wyjdzie nam takie odbicie.